kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem bardzo króciutkim, w którym pokażę Wam świetny makijaż na walentynki. Będzie to propozycja matowa i cały makijaż wykonam z marką Rimmel. Zaczynamy od twarzy, oczywiście najpierw od primera, czyli od primera Stay Matte, ponieważ chcemy, aby ta twarz utrzymała się cały dzień, aż do wieczora, do kolacji walentynkowej w totalnym macie, więc też nakładam sobie tę bazę, a później podkład również z serii Stay Matte. Wszystkie kolory będziecie mieć w opisie. No i oczywiście tutaj niezastąpionym narzędziem jest mój ukochany Beauty Blender, który bardzo polecam do tego typu właśnie nakładania, ponieważ wtedy naturalniej to wszystko wygląda. Następnie mamy korektor, który mogłyście też widzieć w zbliżeniu na początku. Jest to korektor z serii Match Perfection i również kolory macie w opisie. Rozprowadzam go najpierw dłonią, później delikatnie sobie wklepuję jeszcze Beauty Blenderem i następnie przechodzę do utrwalenia właśnie też produktami z serii Match Perfection oraz Stay Matte. I najpierw zaczynam od tego sypkiego pudru Match Perfection. Jak widzicie, on mega rozświetla okolice pod oczami, także super. Oczywiście robię to również z wilżonym Beauty Blenderem, bo tak to się robi najlepiej i najnaturalniej to wygląda. Resztę twarzy przypudrowuję odrobinką tego pudru sypkiego, jednak zdecydowałam się na to, że nie użyję tego pudru Stay Matte. Następnie przechodzę do konturowania. Tutaj mamy paletkę, świetną paletkę od Kate Moss. Akurat ta paletka ma takie kolory bardziej ciepłe. No i zaczynam oczywiście od bronzera. Najpierw nim delikatnie konturuję twarz. Powiem Wam, że jest on świetnym produktem, ponieważ nie narobicie sobie plam. Bardzo, bardzo, ale to delikatnie możecie podkreślić kości policzkowe. No i następnie przechodzę do różu, również z tej samej paletki. Jak widzicie, jest on taki bardzo świeży, dziewczęcy. Myślę, że takie kolory koralowe są bardzo właśnie fajnie wyglądające na buzi każdej dziewczyny. No i z tej samej paletki rozświetlacz, który aplikuję na szczyty kości jarzmowych, na łuk kupidyna i oczywiście na nos, no i oczywiście teraz brwi. Zaczynamy od brwi, wyczesuję je kredką. Kredka też posłuży mi do tego, żeby te brwi podkreślić. I podkreślam najpierw od dołu, tak aby tutaj nadać takiego porządnego kształtu brwiom. Jak wiecie, bardzo lubię mieć dobrze podkreślone brwi. Następnie zaznaczam je delikatnie od góry oraz będę je odrobinkę wyczesywać, a później nałożę też troszeczkę cienia i wszystko utrwalę sobie właśnie tym żelem, również z marki Rimmel. Polecam Wam, te produkty są naprawdę bardzo naturalnie wyglądające. No i teraz oczy, tusz, kreska i jeden cień. Najpierw nakładamy złocisty cień, to będzie jedyny nasz błyszczący akcent, no ale wiecie, na kolację walentynkową to całkiem jest, wypada, żeby był taki cień jakiś błyszczący, który przełamie nasz mat. Następnie tym bronzerem, którym zaznaczałam kości policzkowe, zaznaczam sobie załamanie powieki, troszeczkę, żeby temu oku nadać głębi, żeby trochę to oko otworzyć. No i oczywiście to wszystko robię pędzelkiem moim ukochanym do blendowania z firmy Zoeva. Następnie przechodzę do Glam Eyes, takiego bardzo fajnego produktu, powiem Wam, który moim zdaniem świetnie się sprawdza do tego, żeby sobie wyrysować kreskę. On jest takim typowym kałamarzem, takim pędzelkiem, bardzo delikatnym, bardzo cieniutkim i bardzo taką, można powiedzieć, subtelną kreskę można sobie nim nadać. No i też nie zrobicie sobie nim krzywdy, taka jest moja opinia. Jak widzicie, bez problemu się tę kreskę robi, także ja serdecznie Wam mogę ten produkt polecić. Bardzo fajnie się sprawdził, jak widzicie, ta kreska jest taka dość, no bym powiedziała, nieprzesadzista. No i następnie przechodzimy do tuszu do rzęs, który się nazywa Day to Night i powiem Wam, że jest też bardzo ciekawy, ponieważ w jednej części możecie najpierw sobie te rzęsy troszeczkę wydłużyć, a tą drugą częścią możecie te rzęsy sobie troszeczkę podkreślić, jeżeli chodzi o objętość. Także też bardzo, bardzo fajna opcja. No i teraz usta na koniec, również matowe z najnowszej serii matowych pomadek, których prezentację niedługo Wam przedstawię na moim kanale z wszystkimi kolorami, a tymczasem nakładam czerwień, ponieważ ona jest ponadczasowa. Jest to ponadczasowa elegancja, która jak widzicie jest mega, ale to mega szykowna i świetnie podkreśla biel zębów. Także to jest super propozycja. Koniecznie dajcie mi znać, czy tego typu klasyczny, bardzo klasyczny makijaż Wam się spodobał i czy wykorzystacie go na kolację walentynkową. Czekam na Wasze informacje. Informacje zwrotne, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i ślę Wam moc pozytywnej energii jak zawsze.